Siemaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj pora otworzyć kolejną paczkę za 3000 FIPOINTSów lub też paczkę za 400 000 monet, co kto woli. Zostawcie paczkę w górę, subskrybujcie kanał, w nim co codziennie, to jest Daily. Bawcie się dobrze! Bez zbędnego przedłużania, panie i panowie, przejdźmy do paczki za 3000 FIPOINTSów. Jest to paczka teoretycznie warta 400 000 monet. Dużo, ale zawiera 3 karty 87+, więc uznałem, dobra, zaryzykujmy. Kto wie, może się uda, może się nie uda. Lecimy. Zobaczmy, jaki mamy procent na to wszystko. Mamy 61% szans na kartę 90+, 66% na przyszłe gwiazdy i na fantasy food. No nic. Spróbujmy. Może się uzbiera ten foder, może nie. Nie wiem, zobaczymy. Na początek trafimy... To jest ikona. Znaczy... Spoko. Bo to jest Laudrup 90, tak kurde... Nawet nie byłem pewien, czy to można ikonę trafić tak naprawdę, ale okej, jest Laudrup 90, okej. Jest też Volant, Watkins, a na końcu Fernando 89. Niestety ten Laudrup, nie będę ukrywał, no nie jest najlepszym ikoną w historii. Karta warta 60 000 monet, średnio, ale okej, mam jeszcze dwa piki. Na przykład ikonę prime na wypożyczeniu. Gówno. Nie potrzebuję Carlosa, ale może jakaś ikona to Ronaldinho na przykład? Nie? Kolejny Van der Sar? Na ile meczów już go mam? 59. Przejdźmy do kwalifikacji do Food Champions. W składzie wygląda następująco. No, tym Laudrupem raczej nie będę grał, no bądźmy szczerzy. Mamy parę foderów w razie czego na paczkę z ikoną, którą mam nadzieję uda się zrobić w najbliższym czasie. Teraz po prostu musimy jakoś sobie pozbierać parę paczek, trafić jakieś fodery i ta paczka z ikoną prawdopodobnie będzie. No jeszcze nie wiem kiedy, ale będzie. Pierwszy mecz przed nami, moi drodzy. Lafont, Alaba wypożyczony, Bellingham na 86 spotkań, David Nunes. Czy to nie był cały skład Liverpoolu? No nie, bo to był Lam przecież. Zinedine, cyk. Fake shot, uderzenie, Lafont to broni. Pięknie Ramos. Fedek Jeza, pyk. Chłopie, no uderzasz power shota i to leci do bramki, no to naprawdę, kiedy po upgrade'zie, kurczę, no coraz bardziej chcę, żeby Juventus był w tym finale Ligi Europy, bo ja pierdzielę, jak on robi takie rzeczy, moment, shit, jak on robi takie rzeczy mając kartę 9-1, to sobie wyobraźcie, jakby miał 5 słabszej nogi jeszcze, to Boże. Marquisio, Chiesa, no zero, ale Chiesa, proszę Państwa, mamy rage quit w pierwszym meczu, Fede jest mocny. Fede jest naprawdę mocny. I wiem, że aktualnie kosztuje około 800 000 monet, ale nie będę sprzedawał, nawet jakby kosztował 2 miliony. To po prostu nie chcę. Ja chcę go mieć w składzie, chcę się cieszyć tą przygodą Juventusu z Europy. No aktualnie mówię, no aktualnie chodzi po te 800 000, ale nie. Otwórzmy sobie paczuszkę 83+. Oczywiście zbieramy fodery pod paczkę z ikoną, która mam nadzieję pojawi się jak najszybciej. Może walkoutu nie wiadomo, czy będzie Polska. Piotr Zieliński, który miał dzisiaj asystę w meczu z Juventusem, znaczy wczoraj. Cześć Piotrek. Drugi przeciwnik, chyba gramy z Polakiem. Także zobaczmy, jak to będzie wyglądało w tym spotkaniu. Schmeichel zwykły na bramce. Pogba, King, Cruyff i Cantona, to jest ciekawe. Zwykły Schmeichel, ale jest też, wiadomo, pewnie dla zgrania, pewnie żeby było zgranie za talem. Ale na ataku Cantona i Cruyff, także ciekawe. A what? Świetnie, Chiesa, Mbappé tym razem na pewno nie spalił, no gdyby, oczywiście, że... Big! No, wreszcie Zizu, wreszcie to wpadło, już mamy rage quit. To będzie bardzo szybkie, kilka meczów kwalifikacyjnych, coś tak czuję. No dobra, możemy kolejną paczkę zrobić. Okej, kolejna paczka 83+, może tym razem jakiś walkoutik, żeby trochę ta paczka z ikoną szybciej poszła. Mamy walkout. Skriniar 86. Najmniejszy możliwy overall pod kątem walkoutu, ale to jest walkout. Walkouty zawsze z chęcią przyjmę oczywiście, żeby te składy jak najszybciej zrobić. O! 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 O. No dobra, więc panie i panowie, możemy najdroższy skład o ikonę przypalić, więc ta paczka z ikoną, no myślę, że w następnym odcinku powinna się pojawić, no bo jednak myślę, że ostatnie dwa składy będę w stanie zrobić. Także jedyne czego szkoda, to może tego Depaya. Chyba już nie będzie mógł się nawet upgrade'ować. Także dobry fodder, tak czy inaczej. Ten Laudrup się również przydał, więc mam nadzieję, że jutro na odcinku wpadnie ktoś inny niż na przykład Lineker, którego musiałem przypalić. Mało za paczka piłkarzy, 82+, więc może jakiś inform, ale co to nie ma... Nie ma ekranów, ale będzie to 10 000 monet, więc dla mnie spoko. Nie ma problemu. W ogóle środkowy obrońca 93 tempa? 92 tempa? Słodki Jezu. Ciekawie to wygląda. 1,93 m. Damn. Okej. Okay. Kolejny składzik. Casillas. Oj, 5-6. Okej. Okay. Aha. Nazario, Eusebio i Weghorst. To jest jeden z ciekawszych ataków, jakim miałem okazję doświadczyć w tej grze, ale no dobra.
Ja bym chciał udawać, naprawdę chciałbym udawać. Ale ten Chiesa jest zajebisty po tym upgrade'zie. To jest, nie wiem, no taka lekkość w tym wszystkim. To jest niesamowite. To może być topka kart w tej grze, jeśli oni dojdą do finału. Jeśli w ogóle dojdą do finału oczywiście, ale kurde, jeszcze walczył wolnego. Wiecie co, strzelmy wolnego Chiesą. Będzie bramka roku. Ja pierdolę, to naprawdę byłaby bramka roku. I Johan Cruyff na 2-0. Solidnie się gra, ale dziwnym trafem, jak odpalę finały Food Champions, to nagle gram jak gówno, więc to jest też całkiem ciekawe, czemu tak się dzieje. To będzie gol chyba. Nie będzie. No Donnarumma, bardzo ładnie, pod kontrolą. Mbappé, krótki słupek, 3-0. Dobra, zgodnie z panem. 4-0, trzeci rekwizyt z rzędu. Ojej, ależ leci ten zawodnik, co? No to jeszcze jedna paczuszka 83 plus. Oczywiście liczymy na walkoutik, żeby mieć na kolejny składzik o ikonę. Hiszpania to nie jest dobry znak. Jago Aspas lub Moreno 85. To idealnie akurat, bo jest składzik 85 do przepalenia, więc okej, może być, może być. Dobra, z racji, że było dosyć łatwo w tych wszystkich meczach, ostatni mecz zagrajmy sobie w Rivals. Oczywiście jestem widz elitarny, więc trochę będzie większe sprawdzenie moich umiejętności, no ale było łatwo, to teraz będzie ciutkę trudniej. Dobra, co my tu mamy? Bonucci, Umtiti, wow! Praktycznie całe seria oprócz Alvairana i Carlosa. No to tutaj będzie czuć różnicę, myślę, jak ta liga elitarna tutaj biedzie. Umiemy grać w FIFA, mimo wszystko. Zdarzy mi się zagrać parę dobrych spotkań, także na spokojnie. Widać, że to jest FIFA. W prawdziwym życiu Aleksandro by się przecież potknął o własne nogi i by się przewrócił, zanim by takie coś zrobił. Niesamowite. Karny. Szczerze, nie dyktowałbym takiego coś karnego, no ale karny jest jak sędzia gwiznie, także musimy się zgodzić z decyzją. No co, ładujemy oczywiście w lewo. I 2-0. I Johan Cruyff. 3-0. Proszę Państwa, nie, dzisiaj jest forma mutant, naprawdę. To już jest liga elitarna, to już nie jest kwalifikacja do Food Champions, to jest liga elitarna, także... Może coś mi się w głowie przestawiło przez ten weekend. Nie wiem. Wow, Tommy Abraham. Bardzo ładny strzał, 3-1, okej. Trzeba będzie uważać, bo jednak tracić 3-bramkowe prowadzenie, no nie byłoby zbyt miło. O, to znowu Abraham ma dużo miejsca do Donnarumma. Kurde, panowie, ty, bo coś się rozluźniliśmy chyba w tej końcówce. No jest 3-1, a tak 50-50, powiem szczerze, ten mecz się powoli zaczyna robić. Damy radę to dowieść. No, ta końcówka, no już niebezpiecznie. Mbopi, tam jest Fedek Chiesa. Do niego zagranie. Krótki słupek. 4-1. Fantastycznie jest Fede. Cudowny. No to był błąd obrońcy. Chiesa. I to jest rzut karny. Wydaje mi się, że on będzie myślał, że ja będę robił panenkę. Nic z tych rzeczy. On myśli, że jestem zbyt wyluzowany. Jednak tak nie myślał. Ten zawodnik jest mocny w graniu w FIFA. Dzisiaj wyjątkowo. Tommy Abraham. Bramka na otarcie łez, 5-2. Ja wiem, że jest wynik 6-2, ja wiem, że gość praktycznie nie gra, ale to było takie szybkie, zwinne i lekkie, ja nie wiem. Boże, niech ten event się dostanie do finału, proszę, ta karta jest przezajebista przecież. Lepszej karty Chiesy nie będę miał w tym roku, no Totsa na pewno nie dostanie, bo w ogóle nie grał. Chyba, że dostanie jakiegoś, nie wiem, flashbacka czy coś, ale nie sądzę. No i fajnie, mamy kolejną wygraną dzisiaj, nie pamiętam już którą, ale udało nam się wygrać w bardzo ładny sposób w Division Rivals, lidze elitarnej. Także bardzo dziękuję za oglądanie, widzimy się oczywiście jutro na paczce z ikoną, oby siadło coś lepszego niż Lineker, byłoby naprawdę fantastycznie. Zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.